Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj pani Monika Jaruzelska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani miała wątpliwości, czy na tę rozmowę się zgodzić i jak rozmawialiśmy, to padało wielokrotnie hasło. Nie będę już przepraszać za Jaruzelskiego, już mam dość przepraszania za generała Jaruzelskiego. No tak, bo bardzo często tak bywa, że kiedy jestem, kiedy jestem zapraszana gdzieś na jakiś wywiad, to rozmowa zaczyna się właśnie od tego. Od przepraszania? No nie tyle od przepraszania, co jakby tłumaczenia się, o może bardziej tak? To jest tak. Jakby... I pytanie brzmi jaki? Oj, bardzo różne są te pytania. Na przykład, kiedy byłam w kanale sportowym u redaktora Mazurka w Hejt Parku, no, sama nazwa już wskazuje, że mogło być niemiło, a było to, nie wiem, 3-4 tygodnie po tym, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, no i była tam konfiskata mienia różnym osobom związanym z władzą rosyjską. To właśnie redaktor Mazurek rzucił takie hasło, że również mój majątek, ten, który jest po rodzicach, co pani powinien tak być z ciekawości? Skonfiskowany. No, bo chciałam przede wszystkim, no, porównywałam trochę sytuację między tą, która była właśnie wtedy, to cały czas jest tak, wojna, a tym, co wydarzyło się w Polsce. No i też to, czy właśnie pewną kwestią posiadania domu, bo właściwie to jest tak, jak pan, może tak powiem, że tak jak pan powiedział, właściwie skonstatował pan, że tyle razy, ile pan mówi, że pan nie powiedział, tylko pan cytował to, że ludzie nie są tak głupi, jak się wydają, są jeszcze głupsi, że to nie są pana słowa, tylko że pan cytował i jest to ciągnięty. I że pan już tak wiele razy tłumaczył, że to tak było, a i tak takie głosy zawsze się będą pan pojawiały. Jest istotne, nie? To kwestia domu moich rodziców i właśnie tego, że ten dom został odebrany prawowitym właścicielom. I ja już tak wiele razy. Czyli to był pytanie Mazurka, to był atak, że tak powiem, z prawej flanki, że moskiewski, jaruzelski, czy z lewej śpiewakowej, śpiewakowej, że ukradziony dom komuś? Bardziej to było chyba z prawej strony, ale myślę, że tutaj się te obie strony bardzo, bardzo łączą i chciałabym poruszyć do tego właśnie wątku, że mimo przedstawiania z mojej strony wielokrotnie faktów, dokumentów, procesów, które się na początku lat 90., kiedy ta sprawa medialnie zaistniała, to, no to właściwie zawsze i tak pojawia się takie właśnie oddać dom prawowitym właścicielom. I to, że prawowici właściciele, tutaj zostawiam cudzysłów, czyli państwo przedpełscy, którzy przed wojną w 1939, 1938, w drugiej połowie wzięli kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, który był państwowym bankiem, po wojnie był również państwowym bankiem, wzięli dwa bardzo duże kredyty, jeden na 24 lata, drugi na 35 i nie spłacili żadnych z rat tego kredytu. Ciężko tym było bardziej, spłacać, że no, wyjechali przede wszystkim, oni wyjechali do Stanów i nawet w tym domu nigdy nie mieszkali. I potem w 65 bodajże roku oni zgłosili różne swoje posiadłości, które mieli w Polsce, do amerykańskiej komisji odszkodowawczej, która sprawdzała właśnie, jakie odszkodowanie mają dostać za to, co w Polsce. Kto mieszka w domu? Kto? Państwo przedpełscy? Tak, tak. Znaczy wtedy to, nie wiem, czy w tym 60-tych latach wiedziono, bo wtedy myśmy tam nie mieszkali, więc ani ten dom jeszcze też należał. Na placu Zbawiciela gdzieś, tak? Nie wiem tego, gdzie. Znaczy, co, ten dom? Nie, że wy nie, nie. Mieszkaliście wcześniej na placu Zbawiciela. To na samym początku, ja się urodziłam, kiedy rodzice mieszkali na placu Zbawiciela, natomiast chyba jak miałam 3 lata, to już przeprowadziliśmy się na Starą Ochotę, na kolonię Staszice. Natomiast ten dom przez rodziców zamieszkaliśmy tam w 73 roku, a w 79 roku rodzice kupili ten dom. Natomiast wracając do amerykańskiej komisji odszkodowawczej,
to właśnie ona to sprawdzała, zanim Jaruzelski w ogóle wiedział o istnieniu tego domu, tych domów, bo to była cała kiedyś spółdzielnia lotników. No to komisja, która przyznała odszkodowania za inne nieruchomości tym państwu przedpełskim, to napisała, że za ten budynek się nie należy, ponieważ wartość kredytu znacznie przeważa w ogóle nad wartością samego budynku, tym bardziej, że on był ja w czasie wojny. Poniekąd ten namiętności wokół domu nie z powodów prawicowych czy własnościowych, tylko jako chłopakowi z prowincji, no, miejsce rzeczywiście nadzwyczajne. Każdy chciałby mieć dom w takim punkcie Warszawy. No tak. Chociaż sam pan był, widział, nie jest to, tak powiem, wielka posiadłość ani rezydencja. Jest to dość skromny dom. No ale najważniejsze, skromny, nieskromny, w każdym razie rodzice kupili ten dom i byli prawowitymi właścicielami. Odbyło się kilka rozpraw sądowych, bo to sprawa, kiedy tam jeden z potomków właśnie w latach 90. poszedł do sądu. I tam kilka spraw, które oczywiście rodzice wygrali, ponieważ te wszystkie papiery w banku były, że właśnie ten kredyt nie został nawet, nie był zaczęty nawet do sprowadzania, a do spłacania. A co ciekawsze, to ponieważ, jak powiedziałam, była to spółdzielnia, było to kilka domów na ulicy Ikara i na ulicy Idzikowskiego, to jeszcze jest jedna rodzina, która mieszka, której właśnie do jeszcze lat 70. spłacali, tam mieszkają w domu swoich dziadków. Więc te domy, które były spłacone, ten dom nie był spłacony, w związku z tym należał do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie chciał, żeby się pani tłumaczyła za ojca. Nie, ale nie, bardziej tylko. Uważam za to kompletny nonsens. Dlaczego ktokolwiek miałby przepraszać czy tłumaczyć się za swoich przodków? To mi pachnie metodą resortowych dzieci, która z oczywistych względów jest mi wybitnie obca. No tak, pojawiały się też komentarze pod naszą rozmową na moim kanale, że no wiadomo, że... Komuna, tak? Że tak, że resortowe dzieci zawsze się dogadają. Właśnie zastanawiam się, czy pana komuna to pani, czy teraz już bardziej ja? No właśnie, ale to zobaczymy no w komentarzach, jakie będą. Dlatego nie będę panią prosił, żeby się pani tłumaczyła i przepraszała za generała, tylko chciałbym dać pani okazję, żeby pani podziękowała za generała. Za co by pani była jest wdzięczna, może nie generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, ale Wojciechowi Jaruzelskiemu. Czyli mojemu ojcu. Tak jest. Ojcu za bardzo wiele rzeczy. Za bardzo wiele rzeczy i myślę, że taka perspektywa czasu, kiedy nasi bliscy odchodzą i możemy sobie wiele rzeczy w głowie jakoś tak ułożyć i w sercu, tak powiedzieć, emocjonalnie, no to pokazuje, że mogę być wdzięczna za to, jak mnie wychował. Myślę, że zdecydowanie tak. A w sensie formacji inteligenckiej, czy? W sensie formacji inteligenckiej, bo to myślę, że wielu osobom trudno było sobie to wyobrazić, bo się wydaje, że taki właśnie dom Jaruzelskiego to był taki dom, teraz już nie mówię o budynku, tylko o atmosferze domu, że to nie był dom nigdy dygnitarski. To był dom z jednej strony jakoś tak właśnie wojskowa rodzina, ale bardziej powiedziałabym inteligencka i też no, mama pracownik naukowy, doktor germanistyki, ojciec ze swoją pasją do historii i literatury. Czyli mieliście w domu pakt Ribbentrop, Mołotow, tak? Domowy. Tak, tak można powiedzieć, tak żartem oczywiście. W każdym razie na przykład ojciec mnie do jakiegoś momentu musiał bardzo zmuszać do na przykład czytania, bo ja bardzo niechętnie czytam książki, tym bardziej, że ojciec mnie zmuszał do właśnie czytania na przykład trylogii, której nie znosiłam. Tak. No i tak, i kiedyś byliśmy na jakichś wakacjach, tam były to moje 12 urodziny, no i na te wakacje pojechaliśmy i ja z Potopem przez ojca przywiezionym, no i ojciec zajrzał mi, na której ja tam stronie jestem, no i te moje urodziny, i pamiętam, siedzieliśmy na tarasie, zachód słońca, no i ojciec właśnie mówi do mnie, że
Moniczko. A ojciec mówił Monisiu, Moniczko. Moniczko bardziej. Tak. Moniczko, ale też jeszcze tam, że anegdotycznie jak mówił, i to jeszcze powiem za chwilę. I ojciec przyniósł mi tę książkę i tak pokazał i mówi, no Moniczko, no się bardzo martwię, bardzo martwię. No już jesteśmy tu tydzień, a ty jesteś na 33 stronie dopiero. No ja oczywiście tam tylko mnie interesowały te libidialne, powiedziałabym, wątki tam między Oleńką a Kmicicem, a już tam te opisy bitew, to już było dla mnie nie, za dużo. I ojciec powiedział takie zdanie, które, właściwie dwa, które bardzo mi zapadły, tylko była odwrotna kolejność potem odczytywania tego. Ojciec powiedział tak, Moniczko, my jesteśmy już starzy, niedługo nas zabraknie. Pamiętaj jedyną rzeczą, którą człowiek ma i której nigdy nie mogą, nikt mu nie może odebrać, to jest jego wiedza, kultura i stosunek do innych ludzi. I słowo. I ja oczywiście wtedy, jako ta 12-letnia dziewczynka, to najbardziej mi zapadło lękowo. Jesteśmy starzy i niedługo nas zabraknie. Więc to ojciec może miał to wtedy... Może to był element kokieteryjny. No nie wiem, no też ja miałam takich późnych rodziców, zdecydowanie, jak na moje jeszcze właśnie pokolenie, no bo ja się urodziłam, kiedy ojciec miał 40 lat, czyli miał 52, kiedy właśnie te zdania padły. I potem już w swoim takim dorosłym życiu, kiedy były jakieś i zawodowym, kiedy były jakieś momenty wzlotów, ale przede wszystkim te momenty jakiegoś upadku i trudnych czasów, też po śmierci ojca, no to właśnie jak sobie przypominałam, że taką jedyną rzeczą, taką wartością to jest właśnie jakaś wiedza, kultura, no i właśnie ten stosunek A proszę powiedzieć, pani człowieka. Poszła na polonistykę, to był wpływ ojca czy prezent dla ojca, żeby właśnie książkę wpływ, słowo, tak? Wpływ ojca, rodziców, obojga, bo ja się potem bardzo rozczytałam za sprawą zupełnie innej lektury, więc bardzo dużo czytałam, ale... W której nie było w ogóle opisów bitew, zgaduję. Nie, była to inna. Troszkę wcześniej, czy troszkę później, ja byłam z babcią w czasach w wojskowym domu wypoczynkowym w Juracie. Babcia tam wypożyczyła książkę Konopielka. I ja się do tej książki dorwałam, no, jako ta 12-latka. Czyli seks, a nie bitwy, no tak. I tam po prostu i te przekleństwa i właśnie ta rubaszność, to wszystko było takie, że czytałam z wypiekami. To jest ten ośrodek, który dziś jest ośrodkiem prezydenckim? Nie, nie, nie. Ośrodek wojskowy, a tamten prezydencki to dwa osobne. Tamten już bardziej na Helu, a ten generał był w Juracie. Po domu chodził w mundurze czasem? Nie. Czy że tak wchodził i zdejmował? Nie wiem, jak to jest w domu generała. Nie, no oczywiście, że chodził w domu, nie przychodził do domu, tak, no to był w mundurze i to też w jakimś tam określonym czasie, tak, bo to wtedy, kiedy był ministrem obrony narodowej, a już potem też jako premier to częściej chodził po cywilnemu, ale taki ojciec, pamiętam z dzieciństwa tego wcześniejszego, to miał takie coś, co się chyba nazywało bążurką, czyli taki szlafrok, który się zakładało, był takim, z takimi tutaj połami, trochę taki w kolorze, jak to mama mówiła, tabaczkowym, przywiązywany takim paskiem. I to tak trochę przedwojennie nawet, ale też na przykład oglądaliśmy Kabaret Starszych Panów i tam też w takim czasami stroju pan Szymon. A czym domowy, że tak powiem, generał Jaruzelski od generała, którego my widzieliśmy w telewizji? To zahaczę jeszcze o coś takiego, że dostałam kiedyś pytanie od widzów, który z aktorów, który odgrywał, czy w filmach, czy też w spektaklu, Tomka Karolaka w Imce, przedstawienie generał, który z aktorów najlepiej jakby oddał ojca charakter, sposób bycia, ekspresję. No i powiedziałam, że właściwie żaden, ale nie można mieć pretensji do tych aktorów, no bo oni znali tylko ojca z tej strony, kiedy miał przemian. Z ekranu, tak? Tak, z ekranu, czy właśnie jakieś to były przemówienia, czy też nawet wywiady jakich udzielał. No więc go zdali jako taką bardziej osobę Czy filmowy generał był przerysowany, czy niedorysowany?
I przerysowany, i niedorysowany. Myślę, że zawsze jakoś tak jednoznacznie pokazywany. Najbliżej pewien taki rys, ten ojca bardziej oficjalny, to chyba rzeczywiście pan Kalita właśnie w tym przedstawieniu Tomka Karolaka, to chyba takie najbardziej dziś przypominał. Natomiast w filmie Gierek, no to już w ogóle jest jakby karykatura Jaruzelskiego. No ten film to w ogóle jest karykatura. Tak, więc to już w ogóle, bo tam jakaś jest ekspresja ojca, który tam, nie wiem, nawet dusi, chyba próbuje dusić tam sekretarkę Edwarda Gierka. No więc to ojciec był osobą dość stoickiego usposobienia, bym powiedziała. Nie była w stanie pani jako dziecko wyprowadzić go z równowagi, nie. Poza nieczytaniem? Były sytuacje takie, które w swoich książkach opisywałam, że ja, kiedy byłam nastolatką, a mama, która była osobą, właśnie przeciwieństwem ojca, ponieważ była osobą bardzo emocjonalną i taką ekspresyjną, i na przykład właśnie jakaś była awantura w domu, czyli ja się kłóciłam z ojcem, to znaczy z mojej strony to było jakieś kłócenie się z ojcem. Mama też jakieś tam swoje dodawała i trzaskały drzwi, a mój ojciec tam siedział właśnie w tym szlafroku na kanapie z taką pełną godności miną i tylko po kapciu było widać, jak jest zdenerwowany, tak ten kacie, tak to się uderzył. Ojciec mi tak sobie, że już woli z tą solidarnością mieć do czynienia niż z tymi kobietami. Ale to tak. Jak mówiłam w naszej rozmowie, chyba, nie wiem, czy to było w czasie przerwy, czy też to poszło w programie, że właśnie ci generałowie, żeby mieć zimną wojnę. Pani powiedziała, że nie oni byli generałami u siebie w domu. Tak, zdecydowanie. To mama tam była generałem w państwa domu? No przy tej ekspresji, gdyby była generałem, przy tej emocjonalności, to by było chyba niedobrze, ale może nie właśnie, nie była tym wojskowym, ale no, zdecydowanie swoją ekspresją, powiedziałabym, dominowała. Czy w jakichś domowych rozmowach, bezpośrednio albo w podtekście, gdzie u ojca pojawiało się, że akcenty pod tytułem, że on jest takiego pochodzenia, z jakiejś szlacheckiej rodziny, że to coś z tego wynika, to albo do czegoś to zobowiązuje? No tu pan jakby do tego noblesse oblige, ono się rzadko pojawiało. Pojawiała się inna jakaś kwestia, dzięki której językowo, zresztą pewno przez polonistykę też bym była kierowana, słowo spolegliwy, który jest słowem dzisiaj używanym błędnie jako ktoś, kto jest uległy. Natomiast też pamiętam znowu jakąś naszą rozmowę wakacyjną z ojcem, który mi tam jakieś fragmenty profesora Kotarbińskiego dawał do czytania i coś tam było o tym sformułowanie spolegliwy opiekun. No i właśnie, że spolegliwy to jest ten, na kim można polegać. Właśnie ktoś się opiekuje. No i wtedy właśnie ojciec też mówił o takiej postawie życiowej. Ja wtedy do tego też bardzo jakoś podchodziłam negatywnie, że już coś mi tutaj wciska, ten tak zwany smrodek dydaktyczny. No ale tak jakoś tam z tym szlachectwem to nie. Myślę, że nawet jakoś tam ojcu specjalnie nie wypadało, Jeżeli jestem czerwony, to nie mogę być szlachtą, tak? Nie, znaczy nie mogę tego podkreślać, jakaś taka ostentacja. Ale myślę, że to też jakieś wychowanie, które on otrzymał, to też było dla niego znaczące. Ale też, ja nie chcę, bo też myślę, że no, wierzę, że pan też w dobrej wierze o to pyta, a ja odpowiadam, ale też oczywiście państwo możecie mieć wrażenie, że staram się wybielić tego strasznego generała Jaruzelskiego. Ale to właśnie powiedziałam, tak jak pan zapytał, tak, mój ojciec. Więc mówię tak, jak też jeszcze taki sentyment, który jest po śmierci. Ojciec, myślę, że była taka sytuacja, kiedy jeden z chłopaków, mówiło panów z ochrony, żenił się i było to gdzieś tam właśnie na Podlasiu
i zaprosił rodziców na ślub i wesele. I rodzice pojechali. Katolickie czy prawosławne? Chyba na katolickie, Podlasiu już tak, nie tak, nie, chyba katolickie, ale już tego nie pamiętam, bo to było mniej, mniej istotne. Wiem, że rodzice nam może nawet na wesele jechali. Ale wracając, jakiś taki pomysł, żeby przejechać przez ten majątek rodzinny w Trzecinach i zobaczyć. I ojciec przez cały czas nie był tam. A właśnie to były jakieś chyba lata 90., kiedy pojechał tam z mamą. No i potem, kiedy mnie opowiadał o tym, że no po tym pałacu, może dworku bardziej, no nie ma śladu, nawet po tych zabudowaniach jakichś tam innych też niewiele, że właściwie by nie poznał, nie ma tam tej alei jakiejś ze starymi drzewami, ale kiedy tam przyjechali, no to jakoś ktoś z miejscowych zobaczył, że tam są i że spacerują, no i przyszli ludzie miejscowi i również syn, czy właściwie wnuk dawnego koniuszego, który był w dworze u rodziców. Przywitacie generała, tak, czy Wojtusia? Wojtusia, generała. Myślę, że to jakoś byli zintegrowane. I zaprosili do siebie ten pan, on się nazywał ogrodnik, ale właśnie, ale zajmował się końmi i zresztą ten dziadek tego człowieka nauczył mojego ojca jeździć konno. No i ojciec bardzo serdecznie został przyjęty. Ja też kilka lat temu zrobiliśmy taki, był zjazd też rodzinny z całego właściwie świata. I też tam byliśmy w tamtym miejscu i też nas zostaliśmy zaproszeni. Ale to, co chciałam powiedzieć, bo tak odpowiadając w dłuższy sposób, na to pan mówi właśnie o tym szlachectwie i o tym może, że ojciec jakoś o tym no nie wspominał, oczywiście to nie było odcięcie się od tego, ale powiedział taką rzecz, że tak po pałacu tam, czy tam po dworku nie ma naszym domu, no nie ma śladu ani ulicy, no gdyby nie ta górka i tam rzeka, do której na sankach zjeżdżaliśmy, no to w ogóle bym tego miejsca nigdy nie poznał. Ale mówi, jak takie, mówi, dobre domy tam stoją postawione i właśnie ten, że ten koniusz, na jego syn. Polski ludowi zrobił. Tak, tak, i mówi tak, i że właśnie mówi, dom lepszy od naszego i mówi tak, i dzieci na studiach wszystkie, i samochody, i to wszystko, i że on miał takie poczucie, no właśnie, że... Słuszności sprawy, tak? Słuszności sprawy, ale oczywiście możemy to sobie psychologicznie tłumaczyć, że no, żeby nie poczuć się w swoim życiu jakimś bankrutem kompletnym, który niesłusznej sprawie poświęcił życie, no to że właśnie sobie tak mógł powiedzieć, że to no jakby... Pani, a propos tylko kwestii własnościowych, a nie chciała pani, bo chcieli pani zabierać dom, a pani nie chciała tego fragmentu świata odzyskać? No skąd? Nie było? Nie. No nie wiem, to też jakoś to powodów, nie wiem. Jeśli nie majątkowych, to sentymentalnych. Nie. No myślę, że ojciec poświęcił się innej sprawie. I no jakoś tak by nie wypadałoby, chociażby nawet to jakoś to do głowy nie przychodziło. Ojciec chodził do szkoły Marianów katolickiej na Bielanach. Czy, że tak powiem, Bóg w jakiejś postaci był u was w domu? Językowej. Tak? Językowej. Ojciec często mówił coś takiego, jakieś trudne sytuacje, różnego, ale czasami też trochę żartobliwie, ale użyło na przykład takich sformułowań, no trzeba nieść ten krzyż, na przykład. Więc takie, jeszcze jakieś inne, które teraz mi jakoś nie przychodzą do głowy, ale myślę, że to wychowanie i przez szkołę księży Marianów, ale też z domu bardzo wierzącego, szczególnie moja babcia, mama ojca była święta, bardzo wierząca. A święta mieliście, że tak powiem, generalskie czy katolickie? No, o tyle, że nie chodziliśmy na pasterkę, ale zawsze był opłatek. Choinka, oczywiście, wszystkie tradycyjne potrawy, kolędy włączone.
Więc nie było to tam, czego, a kiedy obchodzicie, tak? I to tradycyjna goloneczka, tak? Jak tam z rozmów kontrolowanych. Panie redaktorze, długo będzie pan mnie męczył, jeszcze nie, generałem. tylko odrobinę. No. Czy bycie córką generała tak persaldo, jeśli można to podsumować, było częściej, czy się czuło pani beneficjentką, że byłam córką tego człowieka, który też był prezydentem, premierem, czy to był częściej ciężar? Myślę, że personalnie to wychodzi na zero, ale przede wszystkim ja, wie pan, często podkreślam, że dzieci polityków, ale też różnych znanych osób mówią o ciężarze znanego nazwiska. Czasami to zupełnie wynika z czegoś innego, z tego, że na przykład trzeba temu rodzicowi, którego taki sam zawód wykonywał i ta młoda osoba, doskoczyć i żeby sporo tak, doskoczyć i udowodnić. A mi się wydaje, że w tym wszystkim troszeczkę jest hipokryzji, bo dzisiaj, w naszych czasach, bycie kimś znanym jest już jakąś formą sukcesu. Dochodzi to do jakichś oczywiście też absurdalnych historii, no bo już przy mediach społecznościowych no to można być sławnym, bo się gdzieś tam na jakimś medium pokazało goły biust, czy się jakiś, zrobiło jakiś skandal i się już jest osobą znaną, sławną i zajmującą media tygodniami, więc to już jest łatwiej zostać osobą znaną. Natomiast no, myślę, że były momenty bardzo trudne, nawet dramatyczne, ale o tych nie lubię mówić w książce, można to znaleźć, ale książka... Pani trafiła na wydział wybitnie opozycyjny, antykomunistyczny, antypzpr-owski na bardzo wyjątkowo opozycyjnej uczelni. To ciężko było wtedy, nie. W tym 81? Nie, bo z różnych względów, pod tym względem było tak. Kiedy ojciec prowadził stan wojenny, ja byłam w maturalnej klasie, więc to jeszcze nie byłam na studiach. 81 rok. I ja wtedy, była przecież przerwa, tak, nie było zajęć lekcyjnych, bo oczywiście szkoły były zamknięte i dopiero po nowym roku wracaliśmy do szkoły, więc ja wracałam do swojej licealnej klasy, gdzie też miałam... Do którego liceum pani chodziła? Do Dobiszewskiego, dzisiaj Banacha już zdekomunizowany, ale byłam w klasie na przykład... Czy to jest na Dolnej? Na Dolnej, byłam w klasie dzisiaj z redaktorem Janem Lisow. Przepraszam, ale też jest. Nie, Wróblem, nie, tak. Jankiem Wróblem byliśmy w jednej klasie. Siedzieliśmy zresztą zawsze blisko, bo tak powiem, byliśmy nikczemnego wzrostu i też jakoś tam w tych pierwszych ławkach i tam psociliśmy bardzo. Do tego samego liceum, tylko klasę niżej, chodził Rafał Ziemkiewicz. Też do humanistycznej, dawany nam jako przykład przez polonistkę, że w ogóle jest to, wy jesteście, klasa humanistyczna, same dziewczyny, to wy jesteście polonistki, to ten Ziemkiewicz tam z trzeciej C, no to jest humanista, olimpijczyk, całego Lema ma w jednym paluszku, no a wam tylko dyskoteki i chłopcy w głowie. To, że tak powiem, uwodzicielska moc prawicy, na którą pani wydaje się dość otwarta, to jest, wzięło się od Ziemkiewicza poniekąd? Nie. Myśmy wtedy właściwie nie wiem, czyśmy zamienili w ogóle jakiekolwiek ze sobą zdania, bo nie chodził do tej samej klasy, więc się nie znaliśmy, ale każdy z nas wiedział, kto to jest Rafał Ziemkiewicz, no właśnie przez to ta sława tego olimpijczyka i osoby, która tam pisze już te opowiadania science fiction. Ale żeby skończyć ten wątek, kiedy ja wracałam do swojej klasy, gdzie właśnie też były domy bardzo opozycyjne i ta młodzież też opozycyjna, ja nie miałam najmniejszej trwogi, że wracając do swojej klasy, do swoich koleżanek, do swoich kolegów, że spotka mnie coś przykrego albo jakiś ostratyzm, że na tyle
Pani Czy lubiliśmy była się po prostu? Monika, nie Jaruzelska, czy tak? Lubiliśmy się i myślę, że byłam po prostu dobrą koleżanką, a oni też dobrymi kolegami i koleżankami, że ja tej obawy nie miałam i żadna przykrość mnie nie spotkała. Natomiast no, nie był to dla mnie łatwy czas, no i też z różnych względów nie poszłam od razu na studia. Rok przesiedziałam w domu po maturze i żeby się lepiej... Czytając, tak. Nie tylko czytając, no przygotowując się. Nie tak od razu, bo najpierw było mi na tyle ciężko, że było to trudne, no ale potem rzeczywiście bardzo się przygotowując. I tak naprawdę to mnie bardziej interesowała psychologia. I to mi się trochę marzyło, no ale chyba tutaj pod wpływem rzeczywiście rodziców została ta polonistyka wybrana. No i tam też powiedziałabym, że przy skali jakby już wtedy kwestii politycznych, które też były przecież bardzo, bardzo gorące, to jeżeli jakieś były drobne rzeczy, to one naprawdę były niczym w porównaniu chyba z tym, co dzisiaj się dzieje i co mogłoby dzisiaj spotkać kogoś z którejś ze stron politycznych. W sensie, że to był lepszy świat w jakimś sensie? Nie wiem, czy lepszy świat. No, chyba mimo wszystko bardziej ludzie ze sobą rozmawiali i się jednak tak nie w tych bańkach. Jakoś, nawet jeżeli się kłócili, to kłótnia też jest jakąś formą dialogu. A dzisiaj mi się wydaje, że tego dialogu nie ma. Że nawet tej kłótni, która jest jednak pewnego rodzaju może gorącą czasami i brutalną, ale jednak jakąś wymianą. A dzisiaj jednak jest ta jakaś taka bańkowość i wrogość. Mówiła pani o tej wizycie w majątku lata 90. i pozytywnej reakcji ojca na mikrosukcesy, mikro w sensie tam, bo na małej przestrzeni obserwowane Polski Ludowej. A czy ojciec tą trzecią RP lubił? Myślę, że tak, że do jakiegoś tam, to też ta trzecia RP za jego życia, no to też, no, też była inna niż jest dzisiaj, więc myślę, że tak, chociaż na pewno zwracał uwagę na takie rosnące też te nierówności. Taka ciekawostka, o którą by pani zapytał, bo nawet nie mógłby pan wiedzieć. Ja byłam z ojcem też na początku lat 90. Nie pamiętam, czy to był 91. Ojciec już w każdym razie był emerytem, już na pewno nie był prezydentem. I byliśmy we Włoszech i byliśmy na prywatnej audiencji u Jana Pawła. Znaczy, papież Wojtyła, jak czytałem wielokrotnie, miał jakiś sentyment do generała. Nie wiem, czy ze względu na liceum Marianów, czy co innego. Czy myślę, że też znajdowali bardzo wspólny język. Ojciec bardzo dobrze, chociażby przez tą szkołę Marianów, potrafił rozmawiać z osobami duchownymi, w związku z tym też używał pewnego języka, więc to też jakby kwestia czasami języka jest taka, że on może zbliżać. Ale to, co chciałam powiedzieć, to co takie zdanie, które padło w rozmowie, że znaczy może nawet nie zdanie, tylko tam ta rozmowa mówiła o tym, że PRL, który na różnych etapach różnie zwalczał Kościół, czy też czasami próbował się też na różnych etapach dogadać, ale że on ten Kościół tak naprawdę wzmacniał. Wzmacniał też wiarę. Natomiast, że przyjście... Natomiast, że przyjście tego czasu, chociaż jeszcze nie było takie, przecież też na Zachodzie też nie było wtedy na początku lat 90. tak antyklerykalnych, tak antykościelnych i religijnych, te ruchy nawet lewicowe nie były aż takie, to, że pewna religia konsumpcji, która jest, ona bardzo odciągnie ludzi od Kościoła i od wiary. I między innymi ta rozmowa tego dotyczyła. I to było jakby przez ojca zaintonowane tak wyraźnie i też Ojciec Święty się z tym zgadzał. No jak widzimy dzisiaj, to
to mieli rację. Pani się nazwała, scharakteryzowała sama siebie, czy pani jest człowiekiem lewicy? Albo w jakimś sensie? Nie, myślę, że, tak, że w jakiś sposób siebie kiedyś tak może tradycyjnie bardziej po tej stronie umiejscowia. Natomiast ostatnie lata, one mi bardzo pokazały to, żeby starać się odejść od poglądów. Jako czegoś takiego, jako pogląd, bo on oczywiście mówi się tam, tylko krowa nie zmienia poglądów, ale myślę, że jednak się okopujemy w poglądach i one stanowią jakiegoś taką kolejny, w którą się wpada, myślenia, które przestaje być właśnie myśleniem, a zaczyna być poglądem, że jest pewnym jakimś gotowcem, po który sięgamy, że stając naprzeciw jakiejś sprawy, jakiegoś zagadnienia, to my już korzystamy z tych pojęć, które mamy, tak właśnie będąc w tych kolejnach. Natomiast, żeby przeciwieństwem tego moim zdaniem jest myślenie, które stara się właśnie, żeby nie mieć poglądów, tylko zawsze być otwartym. I myślę, że właśnie przede wszystkim, żeby właśnie widzieć tego człowieka drugiego, który jest i który może mieć inne myślenie, czy też inny pogląd na jakieś sprawy, bo inaczej jego życie przebiegało, inaczej jego były doświadczenia, inaczej jego emocje się układały, bo bym powiedziała, że takie bardzo silne, radykalne poglądy, one wynikają z jakiejś takiej racjonalizacji naszych emocji. Im mocniejsze emocje, tym bardziej radykalne spojrzenie na pewne sprawy. A ja staram się właśnie tego unikać i no ja bym powiedziała sobie, że moim poglądem trochę to jest taki, żeby sięgać do stoicyzmu właśnie. A myśli pani, że mój cudzysłów generał, którego znam z telewizji, rygorystyczny, który dla pani mógł być doskonale nierygorystyczny, to czasem oglądając teraz pani program, nie powiedziałby: Moniczko, dlaczego tych dziwnych panów zapraszasz, nie? Nie, nie. Ja myślę, że właśnie, bo czasami ktoś mi pisze, kiedy zapraszam osoby właśnie typu Grzegorz Braun, czy Korwin Mikke, no i że ojciec się w grobie przewraca. No i czasami tam żartobliwie odpowiadam, że nie może, bo został skremowany, więc nie może się przewracać. Ale tak nie żartem, to myślę, że ojcu by się podobała pewnego rodzaju właśnie taka otwartość. I to, o czym ja czasami też mówiłam, że ojciec, już będąc emerytem, to rozmawiał z takimi osobami, z którymi by nie przyszło nam do głowy, że akurat przychodzą do domu generała i rozmawiają i też na przykład radzą się w sprawach jakichś wojskowych, czy też stosunków z Rosją. Dlaczego panią, mam wrażenie, tak specjalnie interesują ludzie, że tak powiem, może właśnie dlatego, powiedziałbym, doskonale spoza mainstreamu. No mi się wydaje w ogóle, że to jest dużo bardziej interesujące, że mainstream ma swoją narrację, która jest taką narracją utartą i raczej nas niczym nie zaskoczy. Ale utartą w sensie poprawności politycznej? Nie tylko, albo poprawności politycznej, albo pewnych wyznaczanych, no tak jak mieliśmy przez ostatnie lata, pewną dychotomię przekazu, prawda? Był przekaz TVN-u i był przekaz TVP, jako takie główne dwa mainstreamowe przekazy, które pokazywały... To jest symetria? Nie, zaraz chcę co innego chcę powiedzieć. Natomiast to jest właśnie ta dychotomia myślenia, tak? Że właśnie to jest albo tak, albo tak. A możemy na to spojrzeć jeszcze z innej strony i to chyba tam się w psychologii nazywa właśnie takim myśleniem lateralnym, czyli jakby obok stanąć i patrzeć na to z różnych stron. I myślę, że to nie jest, ja się staram po prostu też, ta psychologia, którą też potem studiowałam przez jakiś czas i nawet też psychoterapia, bardziej się staram, żeby zrozumieć, i też w swoim programie pokazać coś, co jest mniej dostępne w mainstreamie i też bardzo zróżnicowane. Bo oczywiście, kiedy się robi głośno, to najczęściej, kiedy to są właśnie takie osoby jak Grzegorz Braun i wtedy jest wielkie oburzenie, a już
Znacznie mniej osób powie o tym, czy to się nie pokaże w mediach, że po rozmowie z Grzegorzem Braunem zaprosiłam pana Jarosława Papisa Rosenbauma z Fundacji Hatikwa Żyda Polskiego i z nim na podobnym. Nie w ramach pokuty, bo bardzo często u mnie jest właśnie tak, że na przykład była kwestia chyba aborcji i zaprosiłam redaktora z Naczelnego do Rzeczy i zaprosiłam redaktor a po nim, żeby pokazał, żeby swoje konserwatywny sposób przedstawił, a potem redaktor Elizę Michalik. Czyli nie konfrontuję nigdy swoich gości ze sobą, tylko właśnie, żeby móc tak no spokojnie, żeby właśnie nie doszło do tego jakichś zamknięcia się, albo zamknięcia się w swoim tym, bo więcej porozmawiamy. A jakie argumenty trafiły do pani bardziej? Wie pan co, że jakby patrząc z jednego punktu wyjścia, jeżeli się patrzy, to ta pewna logika jest z jednej strony i jest z drugiej strony. Tylko pewne są pewne rzeczywiście zagadnienia, takie jak aborcja na przykład. One są nie do pogodzenia. Ja już wcześniej to zauważyłam. Ja byłam kiedyś właśnie zaangażowana, kiedy weszła ta pierwsza ustawa, tam chyba 93, tak, czy 4, ta ustawa, co się nazywało antyaborcyjna, czyli tam zaostrzenie prawa aborcyjnego. I wtedy powołała taki ruch Barbara Labuda. I wtedy ona, jakbyśmy rozmawiały, ja byłam bardzo przeciwna tej ustawie zaostrzającej, właśnie tak bardziej z takich pozycji lewicowych, jak najbardziej. I odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, ale to też co pokazuje, jak to było inaczej. Odbyła się taka debata, panel, do której zaproszona była właśnie Basia Labuda i Marek Jurek. I oni ze sobą dyskutowali. Każdy z nich przedstawiało swój punkt widzenia. I ja oczywiście szłam tam taka nastawiona, no to wiadomo, tam Basia tam teraz przyłoży tutaj ten katotalip, tam jeszcze pan nie było tego słowa. Pan przez jakiś czas jednak z tego samego klubu parlamentarnego. Ale zaczęłam słuchać argumentów Marka Jurka. I mówię, no tak, jeżeli uznamy, że rzeczywiście od momentu poczęcia jest to już człowiek, jest to już jest dziecka, to już nie ma. A jeżeli dla kogoś, no jakby to nie jest życie, a może zaważyć w jakiś bardzo zły sposób na życiu kobiety, to będzie miało takie zdanie. I w związku z tym, ja nie wiem, ja nie mam tutaj z tej sprawie. Uprawia coś, co jeden z doradców Billa Clintona nazywał na potrzeby doradzania mu triangulacją. Czyli jesteś na tyle demokratą, na ile trzeba, na tyle republikaninem, na ile się... Ale wiecie, pan musi to nazwać, że coś jest albo prawicowe, albo lewicowe, albo właśnie republikańskie, albo takie. Można starać się, i to jest moja jakaś misja, bym powiedziała, żeby starać się przedstawiać to i ten świat zrozumieć, bo moją misją trochę tego programu, oprócz jakiejś takiej misji doraźnej, która jest, to jest też taka, żeby, nie wiem, za ileś lat może ten program, za 20 lat, kiedy mnie już tam nie będzie, albo na pewno nie będę aktywna już w tym programie, ale ktoś, kto będzie, nie wiem, pisał jakąś pracę z socjologii, jak się układały i jakie były dyskusje, co było ważne właśnie tam w 2022, 3, 4 roku, jakie się ścierały sądy, że będzie mógł sobie sięgnąć, jeżeli oczywiście YouTube tego programu nie usunie, nie będzie nigdzie do obejrzenia, będzie mógł sobie zobaczyć i porównać. A nie ma pani czasem przy okazji zapraszania niektórych gości myśli pod tytułem za tego to mnie zjedzą, niezależnie od tego, co powie albo nie powie, że za sam fakt. Ależ oczywiście, mam prawie za każdym gościem, no prawie za każdym oczywiście takie myślenie i wiem, że mi się dostanie, albo mi się dostanie od mainstreamu, albo mi się dostanie od widzów, chociaż myślę, że moi widzowie już wiedzą i nawet jak są jakoś tam niechętnie nastawieni do gościa, no to albo czasami piszą, no nie, to już dla mnie jest za dużo, nie będę oglądać, na przykład. Chcieli panią zjeść? Moi widzowie raczej były oczywiście też takie głosy, ale mniej, ale też takie. Teraz widzowie są już przyzwyczajeni, że bardzo z różnych stron będą
te osoby i różne światopoglądy będą reprezentowane, czy też nawet na jakiś tam w danym momencie będą miały inne zdanie. Ale było tak, że rzeczywiście pojawiało się na przykład właśnie jakaś rozmowa z, nie wiem, właśnie Rafałem Ziemkiewiczem, czy najpierw był Krzysztof Bosak, a po Krzysztofie Bosaku był odcinek rozmowa z Jerzym Urbanem. No i właśnie wtedy się jakoś tam na przykład ci, którzy byli przekonani, że podobała im się rozmowa z Krzysztofem Bosakiem, i już będą ten kanał oglądać, a tu masz Jaruzelska, wyszło szydło z worka, tak? Oczywiście. Maski zostały odrzucone i idzie tutaj do Goebbelsa stanu wojennego i tak dalej. Urbana? Tak. Za inteligencję? Czy był sympatycznym człowiekiem dla mnie i też był osobą taką lojalną w stosunku do mojego ojca. Szanuję mojego ojca, to jest łatwiej lubić, tak? Zawsze bardziej lubimy tych, którzy nas lubią, niż trudniejszy jest tych, którzy nas nie lubią. W związku z tym na przykład dla mnie wzięcie do programu takich osób, które a priori było do mnie, czy też do ojca bardzo źle nastawione, albo też były osoby, które odmawiały mi na początku prowadzenia programu, że one nie przyjdą do mnie, do córki Jaruzelskiego, nie przyjdą do tego domu. A po jakimś czasie, kiedy zobaczyli, że no, staram się jakoś tak najbardziej obiektywnie, jak to tylko jest możliwe, to prowadzić, że jednak i dam się wypowiedzieć przede wszystkim, nie będę atakować, nie będę kontrolować to, co zresztą mainstream mi zarzuca, że ja nie kontroluję, że ja odpuszczam, tak, albo też właśnie, zresztą nawet tak było zabawnie, bo pan na jakiś temat tam mówił, a ja słucham i kiedy słucham, no to kiwam głową na zasadzie, że rozumiem i słucham. A często właśnie się pojawia w mainstreamie, że przytakuję. I jak pan tam mówi jakąś taką rzecz kontrowersyjną, ja mówię, to proszę do kamery, bo ja kiwam głową i będą, że tutaj panu przytakuję. Więc trochę tak krotochwilnie. A czy jest jakaś granica pod tytułem widzialna albo niewidzialna? To już nie, tego nie zaproszę, tego już nie można? Chyba nie. Nie. Nie, 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 nie. Przybrał mnie na przykład, nie miała pani absolutnie żadnych wątpliwości? Miałam wątpliwość taką, że może kanał zostać usunięty. Ale już konsekwencje są takie, że za prokuratury przez ośrodek monitorowania ksenofobii, tak, zbrodni. Już raz, A z drugiej tak. strony przyszły rekordowe kliki, tak? Więc... Tak to najczęściej jest, jeżeli są właśnie takie osoby, które niespecjalnie mogą się pokazać gdzieś w mediach. Wie pan, ja też to zwróciłam uwagę na to, że dzisiaj często coś, co mówi się, nazywa się dziennikarstwem śledczym, że najczęściej to śledztwo jest tak prowadzone, że jakby śledztwo to jakby przede wszystkim moim zdaniem pytanie osoby, która coś zrozumie. Przed rozpoczęciem śledztwa. Tak, ale to nie o to chodzi. Nawet to, że jeżeli sobie oglądamy filmy jakieś, thrillery czy kryminalne i tak dalej, to no jakby to, że śledztwo, najpierw pytamy się tego sprawcy, i żeby jego zdanie było, tak? Motyw, żeby ustalić, czy coś. A dzisiaj w tym dziennikarstwie śledczym nie pyta się, tylko nawet sąsiadów, z kimś, kto chodził do szkoły, czy coś. I powstaje portret jakiejś tej osoby i tego, ale już tak skonstruowany, że ta osoba, która no, przede wszystkim powinna ona być pytana o to, i wtedy można budować, a co inni na ten temat sądzą, może zupełnie inaczej, a może rzeczywiście tak jest, to się odrzuca. I że z pewnymi osobami się nie rozmawia. A czy usłyszała od pani, od Brauna coś, co byłoby w pani oczach usprawiedliwieniem, jeśli to w pani oczach w ogóle potrzebowało usprawiedliwienia? Tego, co zrobił, tego, co się no stało. Myślę, że złe słowo usprawiedliwienie, bo usprawiedliwienie jest czymś już bardziej ja się staram zrozumieć i motywy czegoś działania. Właśnie, no, takie pytanie moim zdaniem podstawowe, którego coraz rzadziej zadajemy sobie, bo zadajemy sobie kto, co, jak, ale pytanie podstawowe, wyjściowe to jest dlaczego.
jeżeli zrozumiemy dlaczego, to wtedy też to jak, po co i tak dalej stają się... W tym konkretnym wypadku dlaczego? Tak, ale w tej rozmowie można to zobaczyć. Natomiast to jest ciekawe, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, bo on drugi raz był w moim programie, jeszcze wcześniej, kiedy ten program nazywał się Towarzyszka Panienka i był wspólnie z Super Expressem robiony. I wtedy po raz pierwszy Grzegorz Braun przyszedł i była to dla mnie bardzo, bardzo trudna rozmowa emocjonalnie, bo ja miałam też właśnie te założenia, o których tutaj cały czas mówię, czyli takiej swojej bezstronności, która będzie dawała gościowi w pełni się wypowiedzieć i starać się go zrozumieć. No a wiedziałam, że Grzegorz Braun będzie sporo mówił na temat mojego ojca i to bardzo złych rzeczy. No i rzeczywiście było, on to zrobił w sposób kulturalny, ale musiałam to też jakby... Czułam w swoich trzewiach, że to mnie boli, ale przeprowadziłam tą rozmowę w taki sposób, że nie przerywałam mu, nie starałam się właśnie powiedzieć, ale to nie jest tak, czy właśnie wybielać generała Jaruzelskiego. A z jakiego paragrafu Braunowi się nie podobał Jaruzelski? Nie z promoskiewskości, prawda? A teraz to już pan wydawał się, a czy generał był promoskiewski, czy był jednak propolski, a inaczej nie można było wtedy? I to jest pytanie właśnie. Zaskoczyłbym panią, gdyby, może pani wie, ja byłem sam zdziwiony, bo rozmawiała pani parę tygodni temu u siebie z politykiem, który świetnie zna innego, wybitnego teraz polityka polskiego, który w rozmowie z tym pani gościem, moim znajomym, powiedział, że po latach może nie życzliwie, że nie jest tak, że zakochał się w Jaruzelskim, ale lepiej niż 30, powiedzmy 40 lat temu to było, rozumie pewien dylemat. No bo jest to pewien nurt myślenia z mojego punktu widzenia logiczny, nawet jeśli rozumiem mit powstania, jest mi on bardzo bliski, ale jeśli uznajemy, a była to myśl bliska także ludziom Jaka i rządu, wielu ludziom rządu londyńskiego, że powstanie było szaleństwem, to z tego punktu widzenia, jeśli był cień niebezpieczeństwa, że Rusy tu wejdą i to Polskę i Polaków rozjadą czołgami, to co zrobił Jaruzelski przestaje być zdradą, a zaczyna być rozsądnie pojmowaną racją stanu, co mówię, jednocześnie podkreślając, że oczywiście w roku 81, 5 czy 90 jako młody człowiek miałem zdanie jednoznacznie negatywne i jak w Belwederze w 90 roku w lipcu robiłem z generałem Jaruzelskim wywiad w pierwszą rocznicę jego wyboru, to było dla mnie to dość przedziwne, że 9 lat temu jako dzieciak płakałem przez głupi teleranek, czy to co się w Polsce stało, a tu siedzę z człowiekiem, który wygląda jak sympatyczny, dobrze wychowany dyrektor liceum czy gimnazjum i nie ma w nim zupełnie zaskakując, nie ma w nim nic groźnego. Ja myślę, że tu jest jeszcze inna kwestia tego, bym poruszył, że ten polityk właśnie tak powiedział, że trochę inaczej to widzi i oczywiście ja też widzę też takie głosy i też tak do mnie pewne osoby piszą czy mówią. Oczywiście wpływ ma na to też to, co się wydarzyło 2 lata temu na Ukrainie i też trochę zobaczenie tych realiów, które by się wydawały, że znacznie mniej prawdopodobne, że ta wojna może być niż wtedy. Ale myślę, że jeszcze wpływ na to ma co innego. Dzisiaj te podziały się bardzo zmieniły. One w takiej
sferze, na poziomie werbalnym, to one bardzo są często używane, czyli przez ten jakby obóz postsolidarnościowy, te dwa obozy postsolidarnościowe, to ten Jaruzelski jest cały czas tym czarnym ludem, którego można, to są tam ci Jaruzelscy stanu wojennego, mówił chyba Prawo i Sprawiedliwość o teraz rządzących grudnia. Tak. Więc ten Jaruzelski cały czas istnieje jako taka figura po prostu takiego właśnie tego, tej postaci takiej negatywnej, którą można obrazić kogoś. To jest to, więc on tak w tej sferze werbalnej istnieje. Natomiast od kilku lat te podziały zaczynają wyglądać inaczej, ponieważ to już nie jest to, że ci, co stali po tej stronie stało ZOMO, a po tej stronie stała właśnie opozycja. ZOMO gdzie stanęło, tak? Nawet nie o to chodzi. Właśnie już w ogóle nie ma już teraz tej optyki tego ZOMO i tej opozycji, tylko teraz zaczęły być inne rzeczy istotne. To jest teraz kwestia tak, stosunku do Unii Europejskiej, stosunku do klimatu, stosunku do pandemii, szczepień, stosunku do pomocy Polski Ukrainie, stosunku do chociażby teraz wojny i tego, co się dzieje w Strefie Gazy. To są rzeczy, które bardziej nas dzielą, niż te tematy, które ciągle są jakoś tak wysyłane, ci stali tutaj po tej stronie. To są przecież tym bardziej, że myślę, że to się za jakiś czas zacznie może stawać bardziej. Jak pokłóciliśmy się, de facto pani przedstawiała argumenty lewicowe, a ja właściwie no nie wiem, czy żadne prawicowe. Żadne lewicowe, nie myślę, że to też... Zachodnio-lewicowe w tym sensie. Ale też ja bym tak nie powiedziała. No, widzę co się tam dzieje i też powiedziałabym, że to nie jest pogląd, bo ja rozumiem widzenie ze strony Izraela i większości Żydów, którzy na to patrzą i oni widzą to w ten sposób, ponieważ to jest ich kraj, zginęli ludzie, tak, i mogę to zrozumieć, ponieważ zadaję sobie pytanie to dlaczego, natomiast też widzę, co się dzieje i ta masakra, która jest na ludności cywilnej, też mi każe widzieć to. Pani o której masakrze? Dobrze, ale skończmy, jeśli pan pozwoli, że te dwa właśnie teraz podziały, które są, to one się stają istotniejsze, ale my się ciągle jeszcze posługujemy tym właśnie prawica, lewica, postsolidarność, opozycja post-PRL-owska, czy też ci sobie komunie. A dzisiaj... Mamy swoje prawa, nie? Nie, dlatego, że się zmieniło. Że się zmieniło i teraz tak, by pana gościem był, pozdrawiam serdecznie, pan Paweł Kowal, który no bardzo się tak, chciałabym, energetycznie wypowiadał i pozytywnie na temat tego, co w tej chwili się dzieje, co wprowadzają rządzący i to przyspieszenie, żeby użyć neutralnego sformułowania, które się dzieje. I właściwie już nikt nie pamięta, że pan Paweł Kowal był kiedyś w PiS-ie i był też oddany. Potem rzeczywiście się tam przestało mu się podobać wiele rzeczy, które robił Jarosław Kaczyński. Założył reżim z panią Kluzik-Rostkowską i jeszcze tam ktoś był, prawda? Polska jest najważniejsza. A w tej chwili jest no, oddanym żołnierzem Koalicji Obywatelskiej. I z drugiej strony też mamy takie, a też te osoby, które kiedyś były w PZPR-ze, zasilają jedne i drugie pani też. Pani jest radną SLD, prawda? Nie. Nie? Niezależną. Jedyną z listy SLD wybraną. Tak, wybraną wtedy z listy SLD. A nasza lewica panią lubi, czy nie lubi nie trawi bardzo. Pani? Nie lubi mnie. I nie za Jaruzelskiego, prawda? No to myślę, że ta nowa lewica, no to tak Jaruzelskiego... Też za nim nie przepadł. Z którego paragrafu, że tak powiem, pani nie lubią? Myślę, że właśnie takiego braku jednoznaczności podejścia na przykład właśnie do kwestii aborcji, że rozumienia też tej strony, która widzi w tym, że to życie jest od początku, jest to zabicie człowieka i że ja przyjmuję ten duży margines, że można właśnie w ten sposób to widzieć i ja to rozumiem i że dla mnie nie ma odpowiedzi na to, że jest jakaś ze stron ma rację w tej sprawie, bo tutaj się nie da, są takie rzeczy... Czy pani określiła się jako feministkę?
Dzisiaj nie. Nie? Dzisiaj nie, bo już myślę, że feminizm teraz, on też zmienił swoje oblicze. A kiedy tak? Kiedy tak? No właśnie w czasach, kiedy właśnie tam z Basią Labudą i kwestie właśnie tego zaostrzenia ustawy aborcyjnej, to wtedy, ale wtedy też jakoś taką właśnie czułam tą taką młodość, taki power, że właśnie my kobiety będziemy właśnie równo traktowane i to wtedy tak, znaczy miało to dla mnie jakiś ten, że takie bardziej zdecydowanie się nie na życie rodzinne, a bardziej robienie jakiejś takiej niezależnej kariery, życia zawodowego, że to stawało się, było jakoś tam na pierwszym planie zdecydowanie moich jakichś celów niż właśnie jakaś rodzina i tradycyjna rola. Natomiast dzisiaj ten feminizm, czyli niektóre z przedstawicielek feminizmu, zresztą to też się dzieje tak no, w samym nurcie tym feministycznym, to my zawsze istniały jakieś różnice, mniej bardziej, nawet nie dotyczące jakby radykalizmów, ale pewnych nurtów. No a dzisiaj no, to już też jest bardzo silny nurt ten właśnie, że nie tylko feministki, ale feministki lesbijki, które chociażby teraz jakaś historia w Norwegii, która się stała, że dokładnie teraz nie powtórzę ani nazwiska, w każdym razie jedna z norweskich aktorek, która jest właśnie i lesbijką, i feministką, ona się jakoś skrytykowała to, że mężczyźni nie mogą być lesbijkami, tak? I być też ci transmężczyźni, czy nawet ci mężczyźni, którzy tylko jakby genderowo są, nawet nie są po jakichś operacjach, czy po hormonalnych. I ona się wypowiedziała na ten temat. I już, ponieważ w prawie norweskim już jest to prawo, które prawdopodobnie już wejdzie i mówi się o tym, prawda, o tym penalizacji tej mowy nienawiści właśnie, jeśli chodzi o kwestie płciowe, orientacji płciowej, czy nawet użycia, też pewno teraz już mówię już, też językiem, który już nie jest aktualny dzisiaj, tak, że już orientacja już też nie jest czymś, więc że będzie to jakieś transfobiczne. Więc teraz nawet w samym tym nurcie feministycznym jest duże... Pani uważa, że ten feminizm trochę poszedł w skrajność, a że tak powiem polityczna poprawność trochę oszalała? I to jest jeszcze inna kwestia. Feminizm, który zawsze był blisko z osobami LGBTQ+, w tej chwili ten feminizm zaczyna widzieć, że niekoniecznie to, o co feminizm walczy, jest rzeczywiście walką o prawa kobiet, jeżeli na przykład zaczną wprowadzać to, że mężczyźni, transmężczyźni będą chociażby traktowani tak, że mogą brać udział w zawodach i z kobietami w jakichś sportowych zawodach, gdzie oni mają przewagę zdecydowanie fizyczną, mogą uczestniczyć, a wykluczenie ich będzie oznaczało dyskryminację. I co z tym fanem zrobić? Ostatnio w tym głowę. Ostatnio słyszałem o wielkiej awanturze w Australii. Sprawa dotyczyła reklam osób występujących w reklamie desek windsurfingowych i trans, że tak powiem, windsurferka wyparła z reklamy windsurferkę bez ręki, więc to już... Aha. Już nie wiadomo, która osoba jest bardziej dyskryminowana, a która grupa i bardziej zasługuje na jakąś formę promocji. No właśnie, i tak u mnie w programie były właśnie osoby takie, które no, jakby krytycznie na to patrzą, ale też były osoby, para młodych osób, gdzie jedna z tych osób definiowała się, mimo że była, jak się jakby mówiąc tym językiem, cis kobietą, ale że teraz będzie przechodziła jakby tam transformację i teraz jest osobą niebinarną i przyszła, jak powiedziała, ze swoją przyszłą żoną, która była ta osoba też osobą niebinarną, ale która była cis mężczyzną i tak dalej. I też starałam się wysłuchać tego i zrozumieć.
te osoby jako pewną tendencję, która jest i która jest no właściwie już teraz jakoś tam w mainstreamie. Bardzo, że będziemy oglądać pewne, na przykład właśnie te wszystkie filmy, które są na Netflixie czy HBO, w różnych tych kanałach, to widzimy bardzo, bardzo silny jakby wpływ tego, żeby takie rzeczy istniały i to istniały w taki sposób, wprowadzając jako pewnego rodzaju normę. A ja trochę na to patrzę na tym, że nie na zasadzie już właśnie z jakiejkolwiek strony mojej właśnie jakiejś fobii czy nienawiści do jakichś z tych stron, tylko myślę sobie o pewnych konsekwencjach, jakie mogą być i o pewnym cierpieniu, jakie może to wywołać i z jednej i z drugiej strony. I to jest chyba dla mnie jakieś takie najistotniejsze, na konsekwencje, nie wiem, dla młodej osoby, która, nie wiem, będzie rzeczywiście miała jakieś problemy ze swoją tożsamością, niekoniecznie będzie to tożsamość płciowa, a zobaczy, że właśnie najlepszym rozwiązaniem albo jedynym rozwiązaniem właśnie będzie to właśnie ta zmiana płci i będzie w tym bardzo wspierana. No i dojdzie do właśnie jakiejś sytuacji amputacji piersi przez młodą dziewczynę, hormonów i tak dalej, kiedy ona po iluś latach sobie może zdać sprawę, że to jednak nie o to chodzi, tak? Nie o to chodzi, że to są rzeczy już nieodwracalne. Dla samych rodzin to może być trudne. I ja z wielkim szacunkiem zawsze mówiłam też jeszcze poprzedni program, który miałam jeszcze właśnie u pana na temat, który się nazywał Bez maski. Pamiętam, że gościem była Anna Grodzka i no, takie osoby szanuję. Jak mówił generał, ciężki bywa ten krzyż, nie? Ciężki bywa ten krzyż, no. A dzisiaj, i myślę sobie o tych konsekwencjach, bo oczywiście dzisiaj mówienie nawet o tym, że są te tendencje w niektórych krajach do tej detranzycji, czyli jakby powrotu znowu do tego, co było jakby przy urodzeniu. To się właściwie dostaje się to tak w 100%, znaczy zależy jak daleko to było zaawansowane, ale w 100% też niemożliwe, ale też bolesne z wielu względów. To już mówienie nawet o tej detranzycji staje się czymś, że się jest transfobicznym, a to nie o to chodzi. To mogą być z tego po prostu wielkie, wielkie nieszczęścia. Rozmawiamy w czwartek, bo i zawsze rozmawiałem w czwartki. Parę tygodni próbowaliśmy się umówić i pani była zajęta. Mówiła pani, że ma pani posiedzenie Rady Warszawy. Czy ta funkcja radnej to jest coś, co pani lubi, czy to jest dopust Boży? To jest pewnego rodzaju doświadczenie, bym powiedziała, i każde doświadczenie jest mniej lub bardziej ważne, więc tak bym tego nie nazwała, ale mam takie poczucie, że będąc radnym właśnie niezależnym, nie w partii, ale też będąc radnym w opozycji, niewiele można zrobić. No i ja... Czy się statystą, słuchaczem? Nie, no oczywiście można dać wyraz tego w głosowaniu, czy nawet właśnie takiemu zaznaczeniu, że jeżeli zaczyna to być jakieś sprawy polityczne, to nawet właśnie wstrzymanie się od głosu jest próbą takiego protestu, że załatwiajmy rzeczy tak, żeby one były dla mieszkańców Warszawy jak najlepszym rozwiązaniem, a nie polityką, która ma dotyczyć tego jakichś sporów, które się odbywają w Sejmie na przykład. Czy też sprowadzania tutaj do Polski pewnych pomysłów i nawet bycia jeszcze większymi prymusami niż w Europie. Mówię na przykład parkingowo-samochodowo. Na przykład tak. I tutaj jest pewna hipokryzja, bo powiedziałabym, ja jestem przeciwko tak sformułowanej tej strefie czystego transportu, która będzie naprawdę wykluczała bardzo wiele osób z tego, że nie będą mogli wjechać do Warszawy swoimi samochodami. Nie będzie stać ich na to, żeby kupić nowe samochody, elektryczne samochody, a też
nie mieszkają w samej Warszawie, bo nie mieszkają w tych dzielnicach, które będą, ale na przykład tam pracują. I pracują w taki sposób, że to nie będą tak radośni, możemy powiedzieć, jak to często właśnie lewicowo mówi się, że a to można na rowerze przyjechać albo metrem. No jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakiś, na jakimś bazarku sprzedaje warzywa i tak dalej, no to on nie przywiezie ich na rowerze. I takich rzeczy jest bardzo dużo, albo osoby, które, nie wiem, chorują onkologicznie, czy muszą jeździć między szpitalami, źle się czują, samochodem swoim przejadą, ale już to, żeby się przesiadać ileś razy. Więc to mi się wydaje takie bezwzględne. I jeszcze przy tym, jak mówię o tej hipokryzji, to, że myślenie takie, żeby ten smog był mniejszy, to takim powinno być myśleniem architektonicznym. Jak układać, żeby te zabudowania nie szły tak, żeby zabudowywać kolejne korytarze powietrzne, to co się dzieje. Czyli żeby był wiatr, który mógłby przewiewać ten smog, który zresztą jak pokazuje, że on nie jest tak od samochodu, bo były robione badania tego zanieczyszczenia w czasie właśnie tego najbardziej ostrego, początkowego lockdownu, gdzie mało osób się poruszało i to natężenie tego smogu, ponieważ była to zima, było takie same, czyli to jest jednak to ogrzewanie i to, że Warszawa sprzedała SPEC, państwową firmę, która dostarczała energii na ogrzewanie, no było błędem moim zdaniem, no ponieważ już w prywatnej firmy żadnej się nie zmusi do tego, żeby doprowadziła centralne ogrzewanie, żeby ludzie mieli, czyli są te budynki, które są ogrzewane węglem cały czas, są to najczęściej tam na Pradze, mieszkają tam starsze osoby, niezamożne, a ten węgiel trzeba nosić, jak to zamknąć. Ale też jest to trudne, bo też byli zachęcani do zakładania elektrycznych jakichś ogrzewań. Za chwilę ta elektryczność też będzie likwidowana i to po prostu myślę, że to jest coś, co czy my dzisiaj żyjemy, czy kogoś się wsadzi do więzienia, nie sadzi, co powiedział prezydent, co powie premier, jak oni się to my oglądamy pewien mecz, natomiast nasze życie to jest to, jak ile my będziemy płacić za ten gaz, za ten prąd, czy nas będzie stać na różne rzeczy. To mi się wydaje i to jest ten kolejny właśnie ten podział, który jest istotny. No i teraz, i to jest ciekawe, no można powiedzieć lewica, która powinna jakby w takiej sytuacji bronić tych najbiedniejszych, jak to było tradycyjnie. To są ci najbiedniejsi teraz pytanie. To teraz będzie właśnie stawała na tą ekologię. Sytuacyjnie czy majątkowo? No właśnie, no i teraz to jest ten. Ja zawsze uważam, że i to jakby tak można powiedzieć właśnie tak tradycyjnie lewicowo, że ta linia podziału na dyskryminację, ona nie biegnie w takich krajach jak Polska, zachodnia Europa, no, jeśli chodzi o płeć, orientację, czy też może orientację, no to jest kwestia dużych miast i prowincji, ale na bogatych i biednych, i zdrowych, i chorych, bo też wiemy, jak jest trudno przeciętnemu człowiekowi zyskać, nie wiem, pomoc lekarską, przejść przez całą drogę przy chorobie i tak dalej, to jest, na to się powinno jakoś stawiać, a nie na jakieś rozwiązania, które będą dobrze brzmiały, pomacha się jakąś flagą, czy to tęczową, czy biało-czerwoną, wykrzyczy się jakieś hasła. Czy przed panią za chwilę kampania samorządowa, czy już mówi pani Nie. Nie, przynajmniej na razie mam różne jakieś propozycje i takie nawet właśnie tutaj. Znaczy parapolityczne? No takie zdecydowanie polityczne, nawet no, tak jakby i do Unii Europejskiej i nie tak chce dalej. Pani, bo? Czy myślę, że też trochę doświadczenie. Strasburg, ładne miasto. Czyli pan, gdy myślała jakoś tak tylko egoistycznie i sobie tak pomyślała, no tak, no dobrze, to będą i pieniądze większe i jakaś może jakość życia lepsza, to tak. Nie czuję się w tym momencie, ani nie czuję się w takich kompetencjach, a jednocześnie myślę sobie, że no właśnie będąc taką trochę osobą, która za mną nikt nie stoi, żadna partia, no to też niewiele nie będę mogła. Oczywiście też. Bo w polityce jest pani singlem, tak? Absolutnie jestem singlem. I lubi to pani.
To bywa to ciężkie, ale też czasami daje takie poczucie no, pewnej wolności, że tam się, a czy pani by nie poszła do jakiejś telewizji? Nie dość, że żadna telewizja mi nigdy nic nie zaproponuje, ale też no, wiem, że na przykład no, jakbym była w jakiejś telewizji, to pewnych gości nie mogłabym zapraszać, albo jeżeli bym zapraszała, to musiałabym przyjąć tą słuchawkę, bym tam miała w uchu i tam go pytaj go, albo tam to kontruj, albo nie, już przerwij mu, albo coś. No. Więc to nie, a tutaj mam. Póki co jeszcze wolność, trzeba wygłuszać pewne rzeczy, bo YouTube czy tam ktoś zgłasza, tak, że mogą być jakieś treści, więc Dla Pani czasami. najważniejszą kategorią jest wolność, po prostu. Nie, Nie? nie, Ja nie to widzę tu nic działa. złego. Nie, ja też nie, bo to też czasami moje takie rozmowy właśnie z osobami z Konfederacji, którzy jakoś tak stawiają tą wolność na pierwszy plan, a ja mówię, że mówię tak trochę z pozycji już kobiety w moim wieku, jednocześnie matki, że. No, jeżeli nie czujemy się bezpiecznie, to nie będziemy czuli się wolni. I że to jest takie, i taką mieliśmy nawet właśnie z Januszem Korwin-Mikke rozmowy, i on właśnie ta wolność, i mówił, a no właśnie, bo kobiety to tak bardziej bezpieczeństwo. I on mówi, no to tak, i że to, albo on mówi, albo to jest, i właśnie powiedział, albo to jest dżungla. Nie wiem, ale to już skrócę to, żeby już tam było. W każdym razie stanęło na tym i zgodziliśmy się, że. Połączenie tej, ta wolność albo bezpieczeństwo, że wolność, ta wolność może być w dżungli, czyli że to zwierzę w tej dżungli, które jest, to ono jest wolne, ale jednocześnie może być Dopóki się nie zaatakowane. znajdzie na nosorożec. No tak, czy jakiś inny, czy jakiś drapieżnik, to jest ten, czy też myśliwy nie przyjdzie, czy też na przykład nie będzie susza, czy nie będzie mogło zdobyć pokarmu. A z drugiej strony mamy zoo, gdzie te zwierzęta są zamknięte, no ale nic im, Jest bezpieczeństwo, ale dostaną tylko coś jeść, tego. tak, tylko coś tego. No i teraz co znaleźć takie, nie wiem, coś, co by Wypuść było. zwierzęta na Warszawie. Jest to wniosek gotowy na sesję Rady Miasta. Tak, wypuścić, Chociaż uwolnić się. przypomina mi się to swoista anegdota z roku chyba 99 albo 2000, z jakiegoś cyrku na Targówku. Uciekł tygrys. Okoliczna ludność biegła z widłami, żeby go dorwać. Ktoś próbował ocalić ludność przed niebezpieczeństwem, jak to w Polsce zastrzelili weterynarza. Była taka Tyle. sytuacja, tak, pamiętam. I tym, nie wiem czy optymistycznym No tak. akcentem, bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Bardzo dziękuję panu, Dziękuję panie bardzo. redaktorze, dziękuję państwu. I przepraszam, ale to pan redaktor mnie prowokował, żebym wybielała generała Tak, Jaruzelskiego. biorę to na siebie. Dziękuję bardzo. Dzięki, piękne. Stop. Pobiliśmy rekord w Tak? ustawieniu. Tak mi się wydaje, że to najdłuższy.